Dzień dobry kochani, w nowym vlogu. Witam z pierogami i z barszczem. Takie dziwne śniadanie, bo wiecie, przyszły kobiece dni, więc barszczyk jest wskazany, jak zawsze wam polecam, jak się słabo czujecie w okresie, to jest konieczne, żeby się postawić na nogi. Oczywiście cały kubek byłby lepiej, ale oczywiście mi się mniej nalało. Także życzcie mi smacznego, no i rozpoczynamy kolejny vlogtober. Chętnie bym chciała kontynuować dla was vloga, ale sąsiad z góry po prostu już od godziny wierci. Wrócę do was jak przestanie. No dobra, jedziemy dalej z tym vlogiem, bo już jest ciszej. Ja właśnie przysiadłam do montażu, nagrałam dla was film z pytaniami, będzie dzisiaj na kanale, a ten vlog, który nagrywam teraz, no to wiadomo, będzie następny. Ten film z tymi ubraniami na jesień, w ogóle jest tak piękna pogoda, powiem wam, jest tak cudownie, zaraz wam pokażę. No jest tak błękitne niebo, naprawdę, aż przyjemnie się siedzi. Naprawdę powiem wam, że dzisiaj mam taki gorszy dzień, ale jak jest takie słońce, nawet jak jest zimno, to od razu jakoś na duszy lepiej. A ja dzisiaj chodzę taka bez sił i zmęczona i senna, no bo wiecie, okres. Więc jak to my kobiety, prawda? Musimy się z tym zmagać. Wczoraj to było w ogóle tragedia. Naprawdę mówię wam, ale dzisiaj już jest lepiej. Sobie na YouTubie edytkę. To sobie zobaczcie na jej kanał. My to w ogóle z Edytą się znamy już, no myślę, parę lat. Ona mnie w ogóle tak jakby, wiecie, swoją osobą i przez to, że ją oglądałam, to mnie pchnęła do założenia kanału, bo ja się tak przymierzałam. Gdzieś na głównej stronie mi wypadł jej film i obejrzałam ją. Po prostu jakoś mnie tak mi to się spodobało u niej, co ona robiła i tak dalej, że po prostu otworzyłam swój kanał, także możecie jej coś napisać w komentarzu, podziękować, że dzięki niej w pewnym sensie tu jestem. Także oglądałam sobie jej vloga teraz. Sushi między innymi. Nie muszę wam się przyznać, że ja nie przypadam za sushi. Jakoś nie są to smaki, które, wiecie, takie orientalne, które gdzieś tam są w moich upodobaniach, ale zawsze jak dziś oglądam kogoś, to zawsze to mega apetycznie wygląda. Niemniej, no wiecie, surowa ryba i tak dalej, te smaki typu właśnie sos sojowy, czy wasabi, czy coś innego, to nie za bardzo. Jedyne co lubię, to ten imbir, który jest taki konserwowy, czy jakiś marynowany, bo kiedyś miałam okazję jeść i naprawdę jest bardzo dobry. Ale no nie jest to jakieś danie, które, wiecie, sobie zamawiam, że mnie bardziej ciągnie w tą włoską stronę. Uwielbiam makarony i już planuję na weekend, może zrobię tagliatelle, to wam nagram. Bo chcę zrobić właśnie z grzybami, z kurczakiem, z takim sosem śmietanowo-serowym, właśnie z parmezanem. Kiedyś jadłam właśnie takie danie z prawdziwkami. Byłam kiedyś w restauracji. Przepraszam, że ta kamera się trzęsie, ale no statywu jeszcze u mnie nie uświadczysz. Także no postaram się nie trząść. Słuchajcie, byłam w restauracji i tam był właśnie makaron, który miał sos z prawdziwków. Do tego były właśnie, no jak to się nazywa, kurczak taki przygrillowany. I na wierzchu, oprócz tam jakichś, wiecie, przypraw, ziół i jakichś zielonych rzeczy, to były chipsy z topinamburu. I powiem wam, że pierwszy raz właśnie w tej restauracji coś takiego jadłam. I jak nie wiecie, co to jest po prostu korzeń słonecznika. No ale jak widać, niektóre korzenie są jadalne i bardzo smaczne. Powiem wam, że to było... Ten smak jest taki, no, zupełnie inny, nie do podrobienia, bo to smakuje trochę jak ziemniak, trochę jak słonecznik, a trochę jak coś takiego właśnie z tych warzyw korzeniowych, coś jak typu pietruszka, czy coś właśnie w tą stronę. Także myślę, że
że warto, bo to jest zupełnie coś innego, tak samo jak jarmuż. To jest w ogóle inny smak, który jest gdziekolwiek indziej, także polecam. I będę chciała się tym zainspirować do tego, żebym wam to nagrać. Bo chcę w ogóle bardziej się skupić na nagrywaniu takiej codzienności, czyli jeżeli coś gotuję, to nie pokazuję wam tylko jakby efektu końcowego, tylko sobie postawię kamerę, trochę do was pogadam, jednocześnie będę, wiecie, tam kroić, czy coś dawać do garka. Mam tą serię, nie, co tam zaczęliśmy sobie, ale powiem, jakoś nie mogę się do tego zabrać, po prostu nie mam statywu tutaj. Też jest mało miejsca i tak ciężko to zorganizować. Znowu się zaczyna wiercenie. Nie mogę z tym sąsiadem, naprawdę. Zawsze jak chcę nagrywać, to on wierci. W każdym razie, może jak będą te... Jeszcze wam dokończę zdanie i się rozłączę. Jak będą te przepisy świąteczne, to chyba wrócę do tej serii. Może na vlogmasach. A teraz na razie skupimy się na czymś innym. Tak jak wam mówiłam na tym filmie z pytaniami, że chcę zrobić tą serię tą taką bardziej prozdrowotną. No i mam nadzieję, że będzie zadowolenie. Ja tymczasowo kończę, się rozłączam, no bo wierci. Także do później. Film się zapisuje. Zostało jeszcze jakieś 30%. Także niebawem będzie na kanale, a ja prawdopodobnie zaraz odpalę sobie Netflixa i mój serial, który ostatnio po prostu jest moim uzależnieniem. W pewnym sensie, także już włączam i wam pokazuję. Dobra, jesteśmy na Netflixie. Ten program w ogóle jest fajny o tym śpiewaniu. Rytuję, to jest Superstore, czyli supermarket. Jestem na drugim sezonie. A tu pilot wam miga. Na drugim sezonie, na 8 odcinku. I to jest tak genialne. Musicie to zobaczyć, bo to jest po prostu coś tak śmiesznego. Naprawdę rewelacja. Fabuła serialu to jest tak naprawdę każdy dzień w supermarkecie tych wszystkich pracowników i oni między sobą mają różne właśnie historie, interakcje, są też jakieś wpadki, jakieś śmieszne, wiecie, takie sytuacje, które też się na co dzień normalnie w supermarkecie zdarzają. No serdecznie wam polecam Superstore, jest po prostu sztos. Ja właśnie jestem w kuchni, przeniosłam się do kuchni, ponieważ zgłodniałam i będę sobie coś robić do jedzenia. Więc zaraz sobie tutaj coś wymyślę. Mam jeszcze pierogi. Takie, wiecie, gotowce, bo dzisiaj się tak źle czuję, że to nie ma szans na gotowanie jakieś. Wiecie, takie większe. Albo sobie wezmę jogurt, albo jeszcze mam ewentualnie naleśniki. Bardzo mnie kuszą, żeby je zjeść. To są naleśniki z serem, rodzynkami. Też gotowce oczywiście. To nie, że ja tak, wiecie, żyję codziennie, tylko dzisiaj tak wypadło. Bo zwykle normalnie gotuję, zresztą jak wiecie. Ci, co mnie dłużej oglądają, to wiedzą. Ale mam jeszcze, słuchajcie, o, wejdziecie na chwilę do lodówki, ale jestem żółta. Bo mam jeszcze ten serek z piątnicy Stracciatella. I tutaj małe wyjaśnienie dla osób, które zadają mi czasami dziwne pytania. Tak, mam nietolerancje pokarmowe, ale w diecie eliminacyjnej czasami trzeba wprowadzać produkty, których nie możemy, żeby sprawdzić, jak nasz organizm reaguje. I jeżeli dobrze reaguje, no to je jemy wtedy, bo wiecie, cały czas być takim oszukanym weganinem to jest bez sensu, jeśli organizm potrzebuje normalnie białka i innych rzeczy, także... No wiecie, no bez sensu. Po prostu takie tylko wytłumaczenie. I chyba sobie zrobię płatki, bo kupiłam sobie ostatnio nowe musli, które mam wam do polecenia. Muszę się chyba zaopatrzyć w jakąś większą kartę pamięci do tego aparatu. Mówiłam wam o płatkach. Właśnie, że kupiłam sobie musli z Nestle. Przeczytam wam, bo ma bardzo fajny skład. Pszenica pełnoziarnista, płatki owsiane pełnoziarniste, rodzynki, orzechy laskowe, serwatka z mleka, cukier, sód, cukier, sól, ekstrakt słodowy jęczmienny. Tak naprawdę tego cukru, słuchajcie, to jest, słuchajcie, nie wiem, 6 gram na 45 gram produktu, to nie wiem, to już sami ocencie. W każdym razie, no nie jemy tego dużo na raz, więc ode mnie polecajka, bo jest naprawdę dużo orzechów, dużo rodzynków i jest, no jest naprawdę takie solidne, bogate to musli.
z pełnego ziarna, także polecajka ode mnie. Już zapomniałam, co wam miałam powiedzieć, bo mi się skończyła ta pamięć na tej karcie. Pokażę wam, co jeszcze w Auchanu znalazłam ostatnio. To może dla waszych dzieciaków będzie fajne. To są z flipsów, tak? Flipsy? Jakieś takie chrupki kukurydziane w formie takich jakby zawijańców czy coś takiego i to kosztowało chyba 2 zł. I jest mega, także polecam wam. I nie ma tu soli, tylko jest sam gryz kukurydziany w 100%, także dla dzieciaków jak najbardziej. A ja lubię sobie czasem coś takiego podjeść. Także moje mi robi sobie jedzonko i później do was wrócę, jak będę chciała coś wam jeszcze powiedzieć. Hejka, przyszłam już kończyć tego vloga. Zaplotłam sobie warkocza. Tak, to są wszystkie moje włosy. Nie mam ich za wiele, ale wiecie, ważne, że są. Trzeba szukać plusów. No i moi mili, słuchajcie, wrzuciłam wam ten film. Bardzo wam się spodobał. Cieszę się niezmiernie. Widziałam, że jakby zgodziliście się ze mną, że filmy po 20 minut są o wiele lepsze i lepiej się oglądają niż takie długie. Także pójdziemy za tym rytmem. Moi drodzy, jest godzina 18. Ja sobie tak całkowicie już wychillowałam. Leniuchuję sobie. Będę sobie później zamawiała Burger Kinga z Glovo, bo ostatnio udało mi się tą aplikację jakoś ogarnąć, także spoko. A że już raz zamawiałam i już wiecie, było ok, no to pójdę za tym rytmem udanych zakupów i zamówię. Tak patrzę tam, bo tak zawsze jak jest to światło tutaj zapalone, to takie te żarówki, które tutaj są nade mną, taki cień pada i tak zawsze mi się to rzuca w oczy. Słuchajcie, miałam dzisiaj sprzątać, ale mnie tak po prostu rozwaliło ten okres, że daję sobie, wiecie, na spokojnie, odpoczywam, regeneruję się, nie będę się tak, wiecie, specjalnie forsować. Miałam jeszcze ten serial, który wam wcześniej mówiłam i po prostu tak się spłakałam ze śmiechu. Po prostu tam są takie sceny, no musicie to zobaczyć, naprawdę, jeśli macie zrąbany dzień, jeśli nie macie w ogóle kompletnie humoru, włączcie sobie chociaż jeden odcinek, naprawdę polecam wam. To jest takie śmieszne, naprawdę, i takie z życia wyjęte. Film, znaczy ten z drugiego sezonu, 10 odcinek, to jest po prostu... Ja płakałam dzisiaj, bo było akurat o Czarnym Piątku. Wiecie, jak jest ten szał tych zakupów, no po prostu hit, naprawdę, polecam wam jeszcze raz. No. Ale obiecałam wam, to nagrywam, mimo że wiecie, siedzę, wyleguję się, odpoczywam, to trzeba nagrywać. Chodzą mi po głowie święta, już wiecie, gdzieś to wszystko się przewija i myślę właśnie o kolorach, jakie tutaj sobie przyozdobić, już tak wiecie, o kalendarzach i tak dalej. Mam dwa, jakby będą dwa kalendarze, znaczy trzy, no bo wiecie, jeden na pewno będzie słodyczowy. Jakby mi się udało kalendarz z Mercy dorwać gdzieś, to by było super, bo to był najlepszy właśnie taki słodyczowy, najbardziej mi smakował. Bo ten z Linda to był jakiś taki totalnie... Kompletnie mi to nie podeszło. Więc fajnie, jakby był z Mercy jeszcze raz, to bym wzięła. A jak nie, no to pewnie jakiś inny. Może z M&M sami, nie wiem. Zobaczę, co tam będzie w ogóle w sklepach. Ale będą też dwa kalendarze. Jeden będę robiła sama. A drugi sobie zamówię, już wiem jaki. Także będą kosmetyki. Także czekajcie, mam nadzieję, że się będzie wam podobało. No, także będziemy sobie vlogi nakręcać cały grudzień. Będzie fajnie. Choinkę będę miała sztuczną, bo po prostu, bo mam ją, więc... Zresztą wiecie, żywa choinka to też jest... Tak trzeba o nią dbać, żeby szybko tam gdzieś te igły nie powypadały. No i też... Po prostu... Wolę sztuczną, bo jednak... No jakoś tak... Wiadomo, żywa ma swój klimat, ale później trzeba to wszystko sprzątać i tak dalej. Znowu się te drzewka wycina, to też tak bez sensu, więc bardziej chyba eko jest sztuczna. No nie wiem, jak uważacie? Wolicie bardziej
naturalną choinkę, bo w ogóle wiecie, jak macie taki dom jednorodzinny, no to wiadomo, że taka choinka tam 1,80 m czy 2 metry, no to robi wrażenie i zawsze jak przyjmujecie gości dużą ilość, no to też no lepiej taką żywą. Mam z zeszłego roku bombki i chyba w tym roku postawię na czerwień i na złoto. Ale to zobaczę, jak mi się będzie chciało. Zresztą nie wiem, co by tutaj do tych rolet pasowało fioletowych. No taki ten kolor trochę niefortunny jest. Zobaczymy. Zobaczymy, co mi się tam upatrzy. Na pewno w Pepco będą jakieś ozdoby. Z czasem to pójdę. Może mi coś tam się, wiecie, w tej głowie wymyśli. No. Także zobaczymy. Na święta planuję jechać do rodziny. Zobaczymy, bo to, wiecie, wszystko jeszcze jest takie nie do końca pewne. Więc zobaczę. Bardzo chciałabym dla Was jarmark właśnie świąteczny z Wrocławia nagrać. Bardzo, bo tam jest naprawdę tak pięknie. Oni się tak starają. Są, wiecie, takie specjalne domki porobione. Jakaś kolejka, jakieś sanie takie, wiecie, no z reniferami takimi jakby sztucznymi. No bombowe to jest. Byłam wielokrotnie jeszcze tam mieszkając. Byłam wielokrotnie, mówię Wam. Jest cudnie. I zaczyna się jarmark już 16 listopada, więc jeśli będziecie mieli czas, jakieś tam wolne dni czy weekend, no to możecie nawet jeszcze grubo przed świętami tam pojechać i zobaczyć to wszystko, bo naprawdę warto. I tam w tych straganach, które są poboczne, no to są zawsze jakaś sprzedaż tam różnych rzeczy i też jest grzane wino. Są ludzie, którzy co roku chodzą na to wino, kupują specjalne kubki, które są w kształcie takich świątecznych skarpet i tam jest napisane właśnie jarmark bożonarodzeniowy tam 2021. Są ludzie, którzy mają po prostu z roku na rok kupują te kubki, które są w kształcie właśnie tych butów Mikołaja i tam co roku jest napisane właśnie jarmark 2018, 19 i tak, wiecie, po kolei. I ja sobie obiecałam, że właśnie w tym roku jak będę, to sobie kupię. To kosztuje 20 zł i mogą Wam do tego nalać tego grzanego wina, a potem sobie ten kubeczek zabieracie ze sobą. Także powiem Wam, że jestem już takie, wiecie, can't wait na ten jarmark. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, takiego świra świątecznego jeszcze, ale bardzo, bardzo lubię właśnie, bo jest taki naprawdę dekoracyjny, taki mega ozdobny i taki huczny. Bo tutaj właśnie u mnie no to no średnio. Zresztą jak sobie cofniecie się do vlogmasów z zeszłego roku, to tam były tylko takie domki z takimi mini scenkami właśnie związanymi ze świętami. A tak, no wiecie, ten rynek tutaj to taki nie jest bardzo klimatyczny. Jak się nic nie dzieje, nie ma żadnej wystawy, to jest taki po prostu pusty prostokąt i nic tam się nie dzieje. Tylko tramwaje przejeżdżają dookoła, także... Także to jest taki minus właśnie, że na święta to tak, no ale na pewno coś tam na filmach się pojawi, bo pewnie się i tak tutaj do centrum przejadę, zobaczę, co będą organizować. No także zobaczymy, zobaczymy, kochani, jak to się wszystko ułoży. Niemniej cieszę się, staram się po prostu doceniać każdy dzień teraz i być wdzięczna za wszystko, to tak, wiecie, to takie trochę wyświechtane, bo wszyscy mówią o tej wdzięczności i tak dalej, ale obejrzałam taki filmik ostatnio, wstrząsnął na tyle, że pomyślałam sobie, kurczę, no mam te swoje choroby i tak dalej, ale wiecie, powinnam patrzeć na to, nie na to, czego nie mam, tylko na to, co mam i właśnie doceniać wszystko, dlatego z takim przesłaniem Was zostawiam. Będę kończyć tego vloga, chociaż mogłabym do Was gadać i gadać i gadać. No tak jakoś mam dzisiaj taki bardziej dzień do gadania. Ale muszę się rozłączyć, bo jeszcze muszę do Siory oddzwonić, bo coś ode mnie chciała, także mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. No i co? Dajcie kciuka, jeśli tak go odebraliście. Tymczasem ściskam Was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów, do innego wideo. No i co, widzimy się kolejnym razem. Pa, pa!